Halo, witam Państwa, jest to Oskar, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jest odcinek z Taerna, ale tak nie do końca, ponieważ będziemy sobie rozwiązywali quizy z tej gry, które powstały jakiś czas temu. Nie wiedziałem nawet, czy są quizy z niego. Wpisałem sobie, żeby sprawdzić, stwierdzimy, że to jest świetny pomysł na odcinek. Zobaczymy moją wiedzę z tej gry. Nie wiem, czego się spodziewać, rozwiązuję to pierwszy raz, bo jak wiecie, moja wiedza jest dosyć upośledzona, ponieważ znam tylko do etapu losek tak naprawdę tę grę, potem jest wszystko na czuja, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Możecie sobie na te pytania odpowiadać sami, napisać w komentarzu swój wynik. Rozwiążemy dzisiaj dwa quizy i zobaczymy, jak to pójdzie. Quizów jest więcej, więc jeżeli chcecie kolejny odcinek, to po prostu zostawcie kciuka i napiszcie, że chcecie kolejny odcinek. Jaka jest pełna nazwa gry? Pytanie pierwsze, oczywiście The Pride of Taern. To powstało jakby co 3 lata temu, więc tak to wygląda. Ile profesji jest w grze? Dobra, jakby co, nie będę patrzył na żadne podpowiedzi, po prostu będę sobie wszystko próbował z głowy wymyśleć i zobaczymy, jak to wyjdzie. Profesji jest 7. Z tego co wiem, jest profesji 7. Mamy łucznika, mamy rycerza, maga ognia, shida, druida, barbarzyńcę i wudu. 7 profesji jest w Taernie. Bardzo dobrze, lecimy dalej. Na którym serwerze po raz pierwszy został pokonany najsilniejszy boss w grze? Okej, to jest dosyć trudne. To mam oczywiście jeszcze Morana, jeszcze nie ma tutaj czasów Tarula. Na którym serwerze? Tutaj mam w ogóle S1, S3, S2, S4, S5. To są takie strasznie zamierzchłe czasy. Gdybym miał to brać na logikę, powiedziałbym, że S1. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to był S1. I damy S3. Zgadłem. To wygląda na najbardziej sztuczną odpowiedź świata, co nie? W sensie, coś mi świtało, że S3, że ona pokonała. Chociaż nie wiem, czy to nie jest... Nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź, bo chyba nie wiem, czy coś innego się stanie, jak znaczy inną. Natomiast damy S3 i to jest moja odpowiedź. Dobra. Co jest wymagane, aby dostać się na instancję bossów w zamarzniętym jeziorze? Flaszka gozały, głębia oddechu, kosztowała flasza. Pytanie, na jaką instancję bossów? Jezus, ale mi teraz głupio, że tą S3. W sensie, zaufajcie mi, to nie jest żaden fake, nie? Po prostu tak mi coś świtało, że S3. Dobra, no oczywiście flaszka gorzały. Dobra, easy. Serwer Larkas powstał po połączeniu serwerów. Dobra, to jest ciekawe. S1 i S2. Powstał Larkas, dobra. Jak się nazywa państwo, które zaatakowało Taern? Utor, oczywiście, łatwe. Jak ma na imię Drygu? Krzysztof, chyba. Ale gówno, nie wiem. Krzysztof, dobra, chyba dobrze. Nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź, czy mi zaznacza. Dobra, powiedzmy, że Krzysztof. W jakim mieście znajduje się siedziba twórców gry studia White Moon Games? W... Wrocławiu? Tak coś mi świta, że Wrocław? Dobra, chyba jest okej. Chyba, że potem się okaże, że na wszystko źle. Jak nazywa się slot graczy Taern? Oczywiście jest to slot... Nie, Taernkon oczywiście to jest, dobra. Maksymalny level, jaki można zdobyć w grze, to 140. Wszystko dobrze, moi drodzy. Kurde, nieźle, trochę strzelałem. Z tą S3 tylko coś mi intuicja mówiła, że S3 to było. Jeżeli chodzi o imię, no to też tak nie byłem do końca pewien, aczkolwiek coś mi Krzysztof świtał. No i Wrocław, to byłem prawie pewien. A tak to reszta easy. Dobra, powiedzcie, jak wam poszło, a my przechodzimy do turnieju numer 2. Hej, a w dzisiejszym tygodniu do wygrania macie takie super krótkie spodnie, które są oczywiście skinem, więc napiszcie komentarz ze swoim nickiem w komentarzu, a możecie je zgarnąć za tydzień. A dodatkowo przypominam, że osoby, które wygrały w poprzednich tygodniach i jeszcze nie odebrały swoich nagród, piszcie na pocztę, jakoś się spikniemy na Taernie. Teraz mam mało czasu na grę, ale na pewno kiedyś się spotkamy i wam te itemki rozdam, ponieważ zalegają cały czas u mnie w depozycie. No. Dobra, kochani, pytanie numer 2. Tym razem Darwinek rok temu stworzył quiz o Taernie. Lecimy. Pytanie standardowe. Ile postaci jest w Taern? Oczywiście jest 7, natomiast to są profesje, a nie postacie. Postaci są 1000. Dobra, jedziemy z 7. Jaki boss jest dla mniejszych poziomów? Herd, Komandor, Krzyżak, Lugus. Herd oczywiście, dobra. Kiedy wyjdzie Taern 3D? O kurde, tutaj trudna odpowiedź, dam to. Dobra. Ile za 36,99 zł kupimy platyn? Dzisiaj to sprawdzałem, ponieważ myślałem, żeby sobie kupić na odcinek, jest to 500 platyny. Dokładnie, dzisiaj to sprawdzałem rano. Jak nazywa się dziewczyna w karczmie Trent? Jest to oczywiście Emilka, Hermiona. Ile stary Pummaster miał HP? Nie mam pojęcia. Teraz tak, nowy Pummaster nie ma 9999, ma trochę mniej, więc prawdopodobnie jest to 90... 900 kafli? Nie, będzie to chyba 100 kafli. 900 to jakoś za dużo mi się wydaje. Ale co, to zwykły miałby 1000? Bez sensu. Dobra, to chwila, to powiedzmy, że... Bo tu nie ma nowego pumpa. Dobra, damy, że 100 tysięcy. Nie, to jest milion. Tu jest milion, a tu jest 900 tysięcy. To 900 tysięcy dam. Milion, kurde. Okej, ale byłem blisko, czyli milion HP miał stary Pumpmaster. No to jeden pierwszy błąd.
Ile modliczka posiada HP? 36100, dokładnie. Ile jest sklepów? No to tak, mamy sklep w Trentis, mamy sklep w Wiosce Druidów, mamy sklep w Alair, mamy sklep w Kemenak i mamy w Bejernie, czyli sklepów jest 5. Dobra, czy da się wyjść ze statku mając pierwszy poziom? Chyba, że na Haceku byśmy grali, to pewnie by się dało. Zależy, tam gdzieś się po kolei te levele wbija, nie? Ale jakbyśmy padali cały czas, to pewnie tak. Jak najbardziej, dokładnie. Który to epic? Bo byśmy po prostu padali, zanim byśmy drugi level bili. Który to epic? Aleonir, Smuga... Aha, które to epic? Spoko. Smuga, latarnia, no tarcza szczura i siły brzmi bardzo fajnie. Oczywiście jest latarnia, dobra. W jakim mieście znajduje się studio White Moon? We Wrocławiu. Który z poniższych youtuberów nagrywa Taern? Kurde! Gdzie jest Oskar Kędzierski? Halo! Halo, proszę bardzo, ja też nagrywam. Do czego służą pajęcze jaja? To są smocze jaja. Pajęcze jaja to jest item, który zbieramy sobie w jaskini na bagnach i on służy do, no właśnie, do czegoś mniejszego na pewno. Do czegoś mniejszego. Mniejszą życia chyba wytwarza się w szpitalu i tam trzeba zbierać wszystkie te takie zioła, więc nie sądzę, żeby do tego. Tutaj będę strzelał kondycję albo wiedza, dam w kondycję. Okej, dobrze. Ile jest wszystkich bossów? Wszystkich bossów jest, nie wiadomo kiedy to w ogóle powstało, jest rok temu, więc prawdopodobnie będzie to najnowsze z Tarulem, Machetem i tak dalej. Mogę to policzyć tak szczerze, pytanie czy mi się chce. Dobra, spróbujmy. Zaciąłem się, czy czegoś nie pominąłem, tak raz myślę. Jeszcze raz. Herszt, Krzyżak, Ichi, Ropucha, Marionetka, Babadek, Gregorius, Hadira, Geomorf, Gartmog, Duch Zamku, Modliszka. Z tych takich mniejszych chyba wszystko. Fyo, GMO, Valdarok, Wendigo. To już mamy 21. Trzy losowe bossy, Jaskółka, dalej mamy Lugusa, Morane, Selene, mamy Angalfach Tage, mamy oczywiście Jastrzębiora, to już mamy 30, dobra. Mamy Aquaregis, tego Angalfach Tage powiedziałem, czy Aquaregis mówiłem, dobra, Aquaregis mamy. Mamy oczywiście Aquaregis, mamy 31, mamy Draugula, Ivravula, Macheta, Tarula, to jest już 35. Morane mówiłem, nie wiem czy Morane mówiłem, to Morana, 36. Co pominąłem? Czy coś pominąłem teraz? V1, V2, to mamy 38. No to już jest, nie ma takiej odpowiedzi, zajebiście, no świetnie nie poszło, nie? 38, dobra, coś pewnie pominąłem. Ropucha mówiłem, Amorfa się nie liczy. Słuchajcie, chyba wszystko policzyłem, więc śmiem twierdzić, że coś powiedziałem dwa razy i będzie 37. Ewentualnie czegoś nie powiedziałem, jest 39. Jedno z dwóch. Myślę dosyć konkretnie, ale no nic mi do głowy nie przychodzi, co mógłbym jeszcze pominąć. Damy 37. Dobrze, gitara. Ale kurde, jestem zajebisty w to. Do czego jest procent na raru? Jaki procent będziesz bić? O ile procent większy będzie damage? Jaka jest wytrzymałość? Dobra. Kochani, co za no life, super, jestem youtuberem Taerna, znam się na tym, guys. Jedno pytanie źle na dwa quizy. I to z Pum Masterem, starym, oczywiście tym takim, który jest Zeton Demonem przy okazji. Napiszcie, jeżeli chcecie drugą część, mam jeszcze parę quizów do rozwiązania. Bardzo fajny content, podoba mi się to. Do zobaczenia, papa, cześć, ja bym oczywiście Oskar, zostawcie kciuka, widzimy się już za tydzień. Jeżeli chodzi o to, kiedy ten odcinek się pojawia, to nie wiem, prawdopodobnie nie mam pojęcia. Dobra, papa, po prostu, jeżeli jest jakieś losowanie, to jest, jak nie, to nie. Siema! Losowanko zapraszam! Losu, 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 losu,